Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dawno tego nie mówiłem. Witam na kolejnym szwendactwie. Jesteśmy dzisiaj z rewizytą w ośrodku policyjnym, w którym byliśmy blisko rok temu. Tak naprawdę wydaje mi się, że to było równe 11 miesięcy temu. Ładniejsza pogoda wtedy była, bo pamiętam, że pięknie słońce świeciło i było czyściutkie niebieskie niebo. Dzisiejsza pogoda nie nastraja do spacerów. Liczymy, że może dzięki temu nie spotkamy tutaj nikogo więcej. No i co? I zobaczymy, jak to wygląda po roku czasu. Co się zmieniło, o ile bardziej ośrodek jest zdewastowany, chociaż mam nadzieję, że tak nie będzie. Zwiedzamy. Już pierwsza rzecz, którą widzimy, to wejście, które w ubiegłym roku było niedostępne. Jest wybita szyba. W zeszłym roku tędy się wejść nie dało. No ale teraz można, więc wchodzimy. Jesteśmy w jedynym budynku, w którym nie byliśmy w ubiegłym roku, bo wejść się tutaj nie dało. 24. 24 zajęty. Jak? No to przeze mnie. Dwa żule śpią. Była rezerwacja. Chwileczkę. Pan weźmie, nie ma, nie ma. Pan weźmie ze sieci, pan tam sprawdzi. Nie ma, nie ma, ale może... Czy pan wie, kim jest mój komendant? Może coś mi się zrobiło. Ten budynek będzie nadal stanowił ciekawostkę. Męska toaleta. To akurat nie jest specjalnie ciekawe. Ale budynek będzie stanowił ciekawostkę, ponieważ w zeszłym roku do tego budynku nam się wejść nie udało. Wszystkie drzwi były zamknięte, a jak wiadomo, rozwalać niczego nie będziemy, żeby się dostać do środka. Pierwsze pokoje to były jakieś pomieszczenia techniczne, łazienki i tak dalej. A tu już mamy coś, co chyba było jakimś pokojem, chociaż nie wiem, czy pokój z czymś takim idącym przez środek. Średnio wygodna. Kalendarz z 2010 roku, czyli w 2010 roku coś tu się jeszcze musiało dziać. Pokoje wyglądają, jakby były... Czy pomimo tego, że opuszczone, to tak wyglądają, jakby po jakiejś tam dewastacji, czy po czymś były posprzątane, bo tutaj poukładane wszystko, poogarniane. Wszystkie śmieci zmiecione do kartonika. Tu jest chyba mieszkane. No, nie śmierdzi trolem, ale tu jest mieszkane chyba. Jest mieszkane, jak to w Sokolce. Czy było, bo już nie ma. Te pokoje tutaj w dużo gorszym stanie niż te, które oglądaliśmy rok temu. W budynku obok, do którego zresztą pójdziemy. Mam nadzieję, nic nam w tym nie przeszkodzi. Ale ta tutaj faktycznie w dużo gorszym stanie. Pamiętam, że w zeszłym roku mówiłem, że szkoda tego ośrodka, żeby się zmarnował, bo niewielkim kosztem można by go jeszcze wskrzesić. Ale sądząc po tym, jak wygląda to tutaj, to nie jestem pewien, czy jest to możliwe. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze pokoje w nieco lepszym stanie. Dlaczego? No tylko dlatego, że nie ma tutaj tyle wilgoci, ile było tam na dole. Bo w pokojach nawet było widać, że poziom pokoju jest minimalnie niżej
niż poziom balkonu. Taka lekka depresja. Naprawdę stały na samej ziemi. Tu się jeszcze ostała wykładzina na podłodze. Pilot. Pamiętam telewizor Elemis. To była chyba polska firma. Rakietka do ping-ponga. Piłeczka. I można uprawiać sport. A my ping-ponga lubimy. Pokój 118 nie przeszedł niestety próby czasu. Ostatni w czasowi trzeba nie zamknął okna. Weszła wilgoć. I wygląda to niestety tak. Ale klinkiety na ścianie są. Przepraszam, tu jest bufet? Zamknął się. Nie wiem, czy ma dźwignię, chcę pójść. Co? Tu tam siedzi. No, na pewno nie tu, są pokoje wszędzie. Myślę, że nie ma sensu pokazywać każdego pokoju po kolei, bo każdy wygląda tak samo. Każdy jest opuszczony, czy wyczyszczony ze wszystkich sprzętów. W każdym są wyjęte drzwi. W każdym jest zdewastowana toaleta. O dziwo ostała się lampa, a jeżeli nie jest kompletna, to klosze stoją najczęściej na parapecie. Wszystkie pokoje w tym budynku są takie same. Są ewidentnie, jeżeli to można w ten sposób powiedzieć, o niższym standardzie niż te w tym drugim budynku, które widzieliśmy w ubiegłym roku. Tam też pójdziemy, zobaczymy, czy się coś zmieniło, ale wydaje mi się, że ten budynek jako taki, pomimo tego, że to jest największy budynek i ma największą ilość pokoi, to był taki o niższym standardzie troszeczkę. Jesteśmy w hotelowej recepcji. Jak widać po ilości kratek i przegródek pokojów było naprawdę sporo. Może mi się nie chce wierzyć, że to są wszystkie pokoje, które mieszczą się w tym budynku. Czy one nie są też jakimiś kluczami do budynków obok? Bo jest tego tutaj naprawdę dużo. Ambulatorium. Bo ktoś zabrał kluczyk. Ambulatorium? No to może go się, może się źle poczuł. Siedziała sobie pani w recepcji i wydawała klucza pewnie. A na ladzie miała ustawione do sprzedaży jeszcze papierosy klubowe, Karo, Carmeny, mocne. A w szufladzie? A w szufladzie może coś spod lady sprzedawała jeszcze. Też chodziliśmy po klatce schodowej tylko, bo nie mieliśmy klamki, żeby otworzyć sobie u góry, pamiętasz? Może. Na korytarze. Ale my zlaziliśmy tu, a każdy korytarz u góry miał zamknięte te drzwi. A teraz mamy klamkę, więc może sobie poradzimy. Oto bardzo rozpoznawalny element miejsca, w którym jesteśmy. I teraz tak. Jak byliśmy tutaj w zeszłym roku, to w tym budynku mogliśmy sobie pochodzić tylko po tym korytarzu z pokojami na parterze, bo górne piętra miały zamknięte te wewnętrzne drzwi z klatki schodowej. Nie można było tutaj wejść. Zobaczymy, jak wygląda teraz, a w ramach ciekawostki wam coś pokażę. Zobaczcie to.
leży tutaj tego naprawdę mnóstwo. I zobaczcie, do czego to służyło. Policja ćwiczyła i bawiła się w otwieranie drzwi. Jak widać, skutecznie. Ale no, pruli dość mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście strzałów tylko dookoła zamka, plus to wszystko, co w ten zamek. Więc ładował tutaj pompką, aż miło. Dobra, jesteśmy na piętrze, które było wtedy niedostępne, bo drzwi na klatce schodowej były zamknięte. Te właśnie oto. Teraz są no, otwarte i zdewastowane oczywiście. A pokoje niczym nie odbiegają od tego, co mieliśmy na dole. To samo. Na końcu jednego z korytarzy była sala telewizyjna. Ale nie pamiętam, gdzie to było. Budynek na każdym piętrze wygląda tak samo. Więc tutaj jest jakaś sala. Zobaczymy, do czego wykorzystywana. Tutaj widzę, że też na zamkach się czyni. O, ramka, chyba nie wiadomo co. Ale nie, nie pompką. Część pokoi o ewidentnie lepszym standardzie. Ściany ułożone boazerią. Pokój mało tego, jest jeszcze podwójny. Taki apartament. Dwa pokoje połączone, całkiem spore. I łazieneczka. A to i tak jeszcze nie jest najwyższy standard tych pokoi, które tutaj są. Kolejna sala na kolejnym piętrze, która była salą taką, myślę, że telewizyjną. Można tutaj było pewnie usiąść i obejrzeć telewizor i wydaje mi się, że tam stał. No ale no niewiele zostało z poszerzenia, ale są lampy z epoki. A tablica chyba jak najbardziej współczesna. Jesteśmy w ostatnim budynku. Tym, w którym były zawsze najciekawsze rzeczy. No tutaj była ta fajna sala bankietowa i taki bardzo fajny akcent właśnie lat 80. Bardzo specyficzna ta sala, tak mi się bardzo fajnie kojarzyła. No i oceniając poziom dewastacji w stosunku do ubiegłego roku, widać niestety ogromny postęp. Zobaczcie, wtedy można było dojść tylko tutaj i ewentualnie przez okno zerknąć. Było widać, że tam jest hall. Ale drzwi są zamknięte i wejść nie można było. Teraz już niestety można bez problemu, bo wszystko jest zniszczone. Tak samo korytarz. W zeszłym roku tutaj ta cała maskownica była cała. Wszystkie grzejniki były na miejscu. No, widać, że złomiarze się bardzo szybko zajęli tym. No niestety sala bankietowa, która tak pięknie wyglądała w zeszłym roku, jest kompletnie zdewastowana. Takie piękne zdjęcia mieliśmy w ubiegłym roku na tle tej mozaiki. Był prąd, można było lampy włączyć. Słuchajcie, nie ma ani jednego okna. My się martwiliśmy, czy tutaj będzie jakieś wejście, żeby się dało wejść. A tu po prostu nie ma okien nawet ogromnych. Wszystko jest wyrywane. Szkoda, bo miejsce było naprawdę piękne. Są tacy, którzy mówią, że to właśnie przez urbeksiarzy takie miejsca są potem dewastowane, bo im więcej ludzi o tym wie, tym więcej przyjeżdża i niszczy. Jestem w 12 albo 10
tego rodzaju miejscu. Jeszcze nigdy niczego nie zniszczyłem. Jeżeli kogoś pasjonują takie rzeczy, chce przyjeżdżać, oglądać, dokumentować, fotografować, robić filmy, nie ma to kompletnie nic wspólnego z dewastacją. A zdewastuje po prostu wandal i złomiarz. Słuchajcie, jestem w najdalszych zakamarkach kuchni, stołówki w jej podziemiach. Zobaczcie to. Ja pamiętam czasy, kiedy na stołówce obiady były podawane w takich wazach. Może i teraz tak się dzieje, ale tych waz jest tutaj całkiem sporo. Sygnowane znaczkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zaraz obok całe rzesze talerzy. Niestety wszystkie wyszczerbione. Bo to był chyba taki magazyn jak tych talerzy, które zostały już uszkodzone i się nie nadawały do tego, żeby podawać w nich obiady. Ale jakimś dziwnym trafem w ubiegłym roku tutaj nie dotarłem. Idziemy do góry. Salę bankietową widzieliśmy. To została nam kawiarnia, która jest u góry. Z barkiem. Wygląda to naprawdę przygnębiająco. Postęp tej dewastacji jest naprawdę straszny. Idziemy teraz do tamtego skrzydła zobaczyć pokoje. Potem obejrzymy sobie te wolno stojące domki. I jakiś budynek techniczny po tamtej stronie, którego w ubiegłym roku nie oglądałem. Tymczasem wracam. Schodzę z dachu i wchodzę w te zgliszcza z powrotem tutaj. Ta część korytarza to były pokoje o zdecydowanie lepszym standardzie. Dużo większe, wyposażone, zobaczcie, w taką bardzo ładną, wzorzystą wykładzinę. Same pokoje były również dużo większe od tych, które oglądaliśmy w tym budynku obok. Czyli najprawdopodobniej były dla funkcjonariuszy wyższych rangą, jak nie mam. To jest pokój w ogóle typu studio albo apartament, jak go nazwać, bo jest dwupokojowy. Pokój dwupokojowy, tak. Łazienka z wanną, nie z kabiną. Ale płytki takie bardzo vintage. Za oknem, nie wiem czy to GoPro pokażę, tam. Jest wiecznik, taki grzybek wentylacyjny. Okazuje się, że namierzyliśmy. Z czego jest to wyjście? Z podziemi. Z podziemi kotłowni. Okazuje się, że budynków na terenie ośrodka jest dużo więcej niż zwiedziliśmy za pierwszym razem. Skupiliśmy się wtedy na tych głównych budynkach, będących domami wczasowymi. Ja się okazuje, że jest tutaj kilka pomniejszych. Między innymi budynki, w których miała swoją siedzibę policja konna. Budynki z tabliczkami świadczącymi o tym, że ich stan techniczny powoduje, że mogą w każdej chwili się zawalić. Chodzenie po nich grozi śmiercią. Kończymy naszą rewizytę po roku nieobecności w ośrodku wczasowym policji. No i tak jak mówiłem przez większość filmu, niestety widać bardzo duży postęp dewastacji obiektu. Przyczyniają się do tego niestety ludzie, bo to, że obiekt gdzieś tam jest coraz bardziej zalany, zawilgocony i przez to pada, to jest jakby inna sprawa. Ale
ale prawda jest taka, że widać bardzo duży poziom dewastacji wykonany właśnie przez ludzi, przez złomiarzy, przez takich, którzy chodzą i robią zwykłą demolkę. Także kończymy i do zobaczenia na kolejnym szwendactwie.